cieniu tutaj drzew. Zobaczcie, z tej strony też jestem osłonięty. Tu było moje ognisko. I tak naprawdę interesowało mnie wyłącznie, żeby tutaj na wprost pozostawić sobie panoramę na zatokę, na te statki stojące na ledzie. No tak się rozbiłem. Cała rodzinka. Cześć, znajdujemy się w tym momencie na klifie w Gdyni. Mamy tutaj niesamowite urwiska, mamy plażę, mamy Gdynię, która już w tym momencie zwolna kładzie się spać. A tutaj mamy podróżniczkę, którą troszkę pozwolę sobie oślepić. Ale to tylko na rzeczy, że tak powiem, tutaj materiału, który może powstać. Podróżniczka tym razem na rodzimej ziemi, co chciałaby powiedzieć? Pozdrowienia z Polski, z Gdyni, z plaży. Będziemy sobie dzisiaj tak spali w takich warunkach pięknych, bo w ogóle nie ma chmur. Mam nadzieję, że wyjdzie trochę gwiazd i mam nadzieję, że nie spadnie deszcz ani śnieg, ale chyba nie. Także no, taki plan na spanie spontaniczne. Piękne stare drzewa, rewelacyjna okolica. Oficjalnie nie śpimy, oficjalnie podziwiamy tutaj przepiękne scenerie. Tutaj mamy rower, który dopiero co opuścił. A właśnie, może warto wspomnieć, że tak naprawdę ledwie co zakończył się festiwal, w którym braliśmy udział, gdzie byliśmy właśnie z Marysią prelegentami, opowiadaliśmy o swoich wariactwach wyprawowych, o krainach odwiedzanych na szlakach naszych rowerowych przygód. Chcemy coś dopowiedzieć, czy po prostu... Polecamy spanie bez namiotu na glebie pod gwiazdami. Dokładnie. Zwłaszcza. Pozdrawiamy, cześć. Cześć. Dzień dobry, tu Radio Wolni Podróżnicy. Pozdrawiamy z nadmorskiego klifu. O poranku. Pora nazbyt młoda, żeby wstawać, jednocześnie wystarczająco późna, żeby... Wszelkie robactwo tego świata już podniosło się ze swych szczelin i nie pozwoliło nam kontynuować jakże niezbędnego snu. Męczą nas, atakują, próbują pożreć, zeżreć żywcem nadmorskie meszki. Co za tym idzie, chyba trzeba będzie się jednak ruszyć w kierunku pionu bardzo niechętnie. Noc była piękna, gwieździsta, księżycowa. Gdzie my się w ogóle znajdujemy? Zobaczmy, tylko rozłożę status troszkę. W ogóle tutaj jakaś pani się ułożyła obok mnie, może zapytajmy o drogę, o wrażenia z bytowania w takim miejscu. Bardzo zacne, fajne niebo, fajne gwiazdy, super meszki z rana. Polecam tego Allegrowicza. Drzewo o milionie symboli wyrytych na stępniu.
Takie widoki. O, żeby nie było, że ściemniam. Z drugiej strony był wschód słońca. Teraz się już trochę podniosło. Nad nami, bo ja bardzo lubię ten widok. Ponadto, leżąc na wznak, to właśnie o coś takiego mieliśmy nad sobą. Niebo tak błękitne, że ledwie o tam jest jakieś pasemko. Trudno to nawet nazwać chmurą. Dlatego tak grzeje od samego rana. No tutaj Maryśka tak naprawdę nawet śpiwory nie miała. Jak o, było? Zimno. Zimno. O, w kuchówce. Okej. Okay, no to mamy dwa zdania, bo ja chciałbym powiedzieć, że było bardzo gorąco. W śpiworze zapewne, tak. No tak, ja miałem śpiwór, najleżejszy, najskromniejszy śpiwór ze wszystkich posiadanych, bo stwierdziłem, że o tej porze roku to można się co najwyżej pocić. Nie, faktycznie, nocą zrobiło się nieco chłodniej niż za dnia. I na tym zakończę. Bo dla mnie faktycznie to było nadal dosyć ciepło. Zresztą jeszcze wieczorem tutaj było niezłe wpychanko po tych pagórkach leśnych. Być może to mnie tak rozgrzało, bo faktycznie można było się spocić, co też uczyniłem. Tymczasem kończymy już to nagranie, bo wiem, że o poranku różnie ta świeżość wypowiedzi wypada, a ja w sumie czuję się, jakby panował jeszcze środek nocy, także do zobaczenia o poranku, kiedy się wyśpię, o ile to w ogóle kiedyś nastąpi. Cześć. Pa, pa. Dzień dobry Państwu, witamy na Orłowskim Molo, Gdynia Orłowo. Cześć. Tak się składa, że mamy w tym momencie panoramę na punkt naszej nocnej aktywności. Może podejdźmy sobie tamtą część. Tam jest klif w Gdyni Orłowie, bardzo rozpoznawalne miejsce, a tutaj mamy znaną na całym świecie podróżniczkę, która w dwóch żołnierskich słowach skomentuje doświadczenia związane z tymi osuwiskami. W dwóch słowach. Jesteśmy szaleni. Było bardzo fajnie. Bardzo się fajnie spało, aczkolwiek nie miałam świadomości tego, na jakim klifie przyszło mi spać i pewnie jakbym to widziała, to bym zamordowała pomysłodawcę tego planu. Całe szczęście się nie ujawnił do dnia dzisiejszego. Jest pięknie, wieje wiatr, czyli pomimo tego skwaru da się oddychać. Przed chwilą na tym oto wehikule tutaj orłowska, gdyńska społeczność miała możliwość obserwować dwójkę podróżników wykorzystujących jedynie dwa, ale za to bardzo grube koła do tego, żeby się przemieszczać po tej pięknej drodze. Jak na motorze. Tak. A tylne hamulce wydają jeszcze dosyć osobliwy, przenikliwy dźwięk, który powoduje, że nikt nam nie staje na drodze, wszystkie światy nasze. Tak, także teraz myślę, że podróż na zachodnie wybrzeże, myślę, że tak możemy pojechać do Niemiec, potem do Hiszpanii, także my jak już to ogarniamy. Do zobaczenia w kolejnej krainie. Ciao. Pozdrawiamy z siesty. Akurat już popołudnie. Specjały kuchni polskiej, czyli cebula, pędzina, chlebek. Pomidor, właśnie, polski pomidor. Przynajmniej tak zakładamy. Tak staje. I właśnie tak się buduje odporność. Polecamy. Pa, pa.
Nagrywasz jak ja? Mówią mi, że jem jak ogry. Ty też jesz jak ogry. Dobra, uwaga. Rusza. My. Pomachaj. Chcesz tego? Okej. Czekaj, wezmę nas od tyłu za kamerę. Tak sobie jedziemy. O, ty znaczy, nie chcę wrócić. Tu jest ścieżka. Dobra, wrzucę dwójkę. Ula! Tak sobie jeździmy, drodzy Państwo. No właśnie, jakiś komentarz? Tak, taki mamy komentarz, jedziemy. Nie mam swojego roweru, bo został w Argentynie. Ale nie wpadłam na to, że ktoś mógłby pedałować mój rower, może to przemyślę. Bo to w sumie miłe, że sobie tak człowiek jedzie i nie musi pedałować. Pasażerka, ona jeszcze nie wie, jaki rachunek wystawię. Jedziemy do Gdyni. A co będzie później, zobaczymy. Takie przesłanie do Was, którzy to oglądacie. Korzystajcie z tej wolności, którą mamy w naszym kraju, gdzie można tak naprawdę rozbić sobie namiot niemal wszędzie. Póki co. I bardzo miło spędzić czas, jak gdyby wniknąć w tą matkę naturę, docenić tą przyrodę, którą mamy, jednocześnie zakochać się w niej i na przyszłość już wiązać wiele swoich wypraw, nie tylko z tymi cywilizowanymi ścieżkami, z betonową dżunglą, ale właśnie gubiąc się gdzieś pośród matki natury, ponieważ tam czeka na nas największe bezpieczeństwo, najcudowniejsze otoczenie, największe zachwyty, ale też wyzwania, przygoda, gwieździste niebo, szum fal w przypadku noclegów nad morzem. No, milion cudów, które można byłoby oglądać tylko na cudzych filmach, a można je jednak przeżyć samodzielnie. Maryśka zdecydowanie to potwierdzi, także na tym kończymy relację z trójmiejskiej przygody, z pobytu na festiwalu Sakwa. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na kolejnych wyprawach. Cześć!